Jest tak, że jak jesteś bardzo głęboko w fabule i muszę wyprowadzić psa, bo niestety pies musi wychodzić. Jezu, ja sobie wyobrażam, twój pies ma taki pęcherz! Ciągle pełny! Dokładnie tak. I ja dopóki nie napiszę sceny, to go nie wyprowadzam. I czasem jest tak, że... Nie czekaliście kiedyś tydzień? Zamieszkajcie z Kasią. Ty, bo naprawdę, i co, jak on się... Jak reaguje żywe zwierzę, jak ty cały czas piszesz? On jest przyzwyczajony, czekasz, aż ja dam mu znak. Wychodzimy czasem o bardzo różnych porach, o 3 nad ranem na przykład potrafię go wyprowadzić. No i wtedy wychodzimy i rzeczywiście świat jest inny, kiedy wychodzisz z przestrzeni wirtualnej. I mam czasem takie wrażenie, to znak, że jesteś głęboko w fabule, to jest cudowne i na to pisarz czeka. Kiedy po prostu wychodzisz i świat jest taki dziwny, jakbyś miał jak 3D. Więc jakby to jest super, jest coś w tym. Śmiejesz się ze mnie, ale... Nie, ja cię podziwiam, bo po prostu nie chciałbym być tym psem. Tylko, a ty sprawdzasz, czy on żyje? Może go tak ciągniesz, że on tak po schodach. Jak wychodziłam z domu, to jeszcze żył. No, on nie kocha, słuchaj. A po czym poznajesz? No wiesz, on okazuje to, cieszy się, no tak, merda ogonem. Jeszcze sika. Jeszcze sika, no tak. No. Z jego nerkami to on ma nerwy po prostu.